Pod koniec XV wieku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Od tego czasu wszyscy odkrywcy na świecie marzyli o tym, by jako pierwsi coś odkryć. Antarktyda była ostatnim odkrytym kontynentem. Ale wyścig pionierów na tym się nie skończył. Ekscytacja popchnęła ludzi do wspinania się na najwyższe góry na Ziemi, podobnie jak Everest, szczyt świata. Ludzie wyszli poza planetę, by odkryć kosmos. Niestety, za prawie wszystkie wielkie odkrycia trzeba było zapłacić ludzkim życiem. Dziś może się wydawać, że wszystko już jest dawno odkryte, przynajmniej na Ziemi, i nie będziesz pionierem. Ale tak nie jest. Żywym tego przykładem są małe grupy plemienne, żyjące głęboko w dżungli amazońskiej, bez kontaktu z żywą cywilizacją. Odkrycie jednego z tych wyjątkowych, niezbadanych ludów jest marzeniem większości podróżników, naukowców i dziennikarzy. A za próby odkrycia plemion trzeba też zapłacić ludzkim życiem. Trudno w to uwierzyć, ale jest to możliwe nawet dzisiaj, w naszych czasach. Jesteśmy teraz w sercu ekwadorskiej Amazonii. Setki mil wokół nas tropikalny las deszczowy i żadnej cywilizacji. To jest ojczyzna Indian, którzy nie dopuszczają nikogo z zewnątrz. Zabijają tych, którzy próbują wedrzeć się na ich terytorium. I zachowują się tak nawet dzisiaj. Indianie Waorani, których badamy od ponad miesiąca, zostali odkryci. Zaledwie 66 lat temu wszyscy ci ludzie żyli głęboko w dżungli i nie mieli żadnego związku ze światem zewnętrznym. To jak po raz pierwszy zetknęli się z cywilizacją, zasługuje na opowieść. A dzisiaj zobaczymy to oczami głównych bohaterów. Od pierwszej osoby. Podążamy śladami pionierów! Lećmy! Świat na wylot z Dmytrem Komarowem. Ekwador. W połowie ubiegłego wieku do Ekwadoru przybyło 5 młodych amerykańskich misjonarzy. Marzyli o byciu pierwszymi, które odkryją plemię Waorani, z którymi dotychczas nie było żadnego kontaktu. Zobaczymy te miejsca, w których rozgrywała się dramatyczna historia nawiązania pierwszych kontaktów. Lądujemy we wsi Toniamparę, gruntowy pas startowy. W zasadzie jest to główny środek transportu tutaj. Takie właśnie małe samoloty. Pas jest bardzo krótki, dlatego ważne jest, aby zatrzymać się na czas i uniknąć uderzenia w las. Tutaj udało nam się zebrać ludzi, którzy najlepiej wiedzą dokładnie, jak to się stało. Buenos dias. Buenos dias. Dima, Tementa. Maciej. Oma. Pegonka. Kiedy spojrzysz na tych uśmiechniętych mężczyzn, nigdy nie zgadniesz, co ich łączy i skąd się wywodzą. Są to najbliżsi krewni Indian, którzy jako pierwsi kontaktowali się z przybyszami z cywilizowanego świata. Co więcej, udało nam się nawet odnaleźć ostatniego żyjącego uczestnika tamtych wydarzeń. Szczerze mówiąc, w środku czuję się trochę roztrzęsiony. Spotkanie takiej osoby to wyjątkowa okazja i mam nadzieję, że będziemy mogli opowiedzieć wam o wyjątkowych szczegółach. Yeti? Tak, to ja. Ci ludzie pomogą nam przybliżyć wydarzenia, które wywróciły świat Waorani do góry nogami, a także historię całego regionu i ludzi. I zaczniemy tam, gdzie pionierzy rozpoczęli swoje odkrycie. Jesteśmy w małym miasteczku o nazwie Shell. Jak sama nazwa wskazuje, zostało zbudowane przez znaną firmę naftową, a na ziemiach Waorani pracownicy firmy poszukiwali ropy. To miasto stało się punktem wyjścia i bazą dla operacji Auka. Słowo Auka można przetłumaczyć jako dziki. Tak misjonarze nazwali swoją operację specjalną. Wszystkie szczegóły planu były utrzymywane w tajemnicy. Tylko 5 uczestników i ich żony wiedziało o operacji. Wszystkie swoje działania dokumentowali za pomocą amatorskiej kamery filmowej. Później ten cenny materiał posłużył do stworzenia wyjątkowego filmu pod tytułem Przez bramy splendoru. Kim byli ci poszukiwacze przygód? Nate Saint, Jim Elliot, Peter Fleminga, Edmond Cully i Roger Juederian. Prości młodzi chłopcy, z których najstarszy miał zaledwie 32 lata. Fani ich pracy. Wcześniej nikt nie odważył się nawiązać kontaktu z Waorani. To samolot Piper PA-14. Ten sam typ został wykorzystany przez misjonarzy do nawiązania pierwszych kontaktów. Dziś jest w zasadzie pomnikiem ruchu misyjnego i przypomnieniem próżnych prób nawiązania kontaktów z dzikimi plemionami. Podczas operacji Auka z tego pasa startował legendarny samolot Piper.
Misjonarze wiedzieli, że gdzieś w dżungli są rozproszone osady dzikich waorani. Aby ich odnaleźć, Nate Saint, misjonarz i pilot pierwszej klasy, podzielił dżunglę na sektory i systematycznie przeczesywał jeden po drugim. Piper PA-14 mógł latać z małą prędkością, co jest ogromnym plusem dla zwiadu powietrznego. Lecąc nisko nad dżunglą, można było wypatrzeć domostwa plemienia, z którymi dotychczas nie było kontaktu. W mieście Shell, naprzeciwko lotniska, znajduje się dom Nate'a, pilota i przywódcy 5 misjonarzy. Wtedy był to obóz bazowy, w którym zbierano żywność i sprzęt do życia w dżungli. Planowano loty i przygotowywano operacje specjalne. Dzisiaj jest to muzeum, w którym przechowywane są unikalne artefakty i fotografie przypominające operację AUKA. To jest centrum sterowania, z tego miejsca koordynowano wszystkie działania. Tu były stacje radiowe, to jest najważniejsze. Korzystając z nich, żona głównego misjonarza, Nate Saint'a, skontaktowała się ze swoim mężem i zapisywała współrzędne. Zawsze wiedziała, gdzie znajduje się samolot, rejestrowała go na mapie. Tu są oryginalne dzienniki, których używano do zapisywania wszystkich danych o lotach misjonarzy. Zanotowana na przykład ilość paliwa pozostałego w baku, była stała wymiana radiowa. I takich urządzeń używano, kiedy pracowali w dżungli. Za pomocą takiej radiostacji nawiązywano kontakt. We wrześniu 1955 Nate miał szczęście. Latając po następnym sektorze, udało mu się dostrzec osady waorani wśród niekończących się koron drzew. Wokół było kilka prostych budynków i nagich ludzi. Pamiętam, że długo mieszkaliśmy w lesie, ale nigdy nie słyszeliśmy głośnego hałasu. Ale pewnego dnia, gdy poszliśmy nad rzekę, usłyszeliśmy niezwykły huk i zobaczyliśmy, że leci samolot. Ludzie, którzy nigdy w życiu nie widzieli samolotu, postrzegali cud na różne sposoby. Nasz przewodnik, Indian imieniem Ginta, powiedział nam wcześniej, że kiedy był mały i zobaczył samolot po raz pierwszy, on i jego współplemieńcy zmyśleli, że to duch. Moi rodzice byli przerażeni. Myśleliśmy, że to potwór lub duch, którego nazywamy Oremue. Z naszych poprzednich ekspedycji wiemy, że samoloty mogą być postrzegane przez osoby nie mające kontaktu z cywilizacją jako coś żywego, na przykład jako ogromny ptak drapieżny albo gigantyczny owad. Takimi ruchami próbują odstraszyć. Próbują przestraszyć helikopter. Czy zdałeś sobie sprawę, że to coś mechanicznego, stworzonego w innym świecie? Czy też myślałeś, że to żywa istota? Widzieliśmy pilota w środku, machnął ręką, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że to człowiek, a samolot nie był potworem. Samolot wrócił następnego ranka, przywiązano do niego sznur, a na nim duży kosz. Kosz został opuszczony na ziemię, a w środku znajdował się mały nóż. Ze względu na cechy konstrukcyjne tego samolotu możliwe było wymyślenie nowego, ciekawego sposobu wymiany prezentów z dzikimi plemionami. Piper leciał w kółko z małą prędkością. Zrzucono z niego linę i przeciepiono do niej kosz z prezentem. Ze względu na dużą długość liny i minimalny promień manewru, upominek na dole liny pozostawał prawie nieruchomy, a Indianie bardzo wygodnie podchodzili i podnosili go. Następnego dnia samolot ponownie przyleciał, okrążył i przyniósł nam maczetę. Pomyśleliśmy, że może powinniśmy dać im coś w zamian. Następnym razem, gdy przelecieli, wysłaliśmy im papugę. Przywiązaliśmy ją do liny i zabrali. Papuga nawet mówiła. Wiedziała, jak powiedzieć zdanie: moja matka to Akau. Tak nazywała się kobieta z naszej wioski. Dlatego nauczyliśmy ją to mówić. Czy mówią prawdę o mięcie małpy? Dałeś im mięso małpy? Tak, po polowaniu mieliśmy dużo małpiego mięsa. Wysłaliśmy go do osób z zewnątrz, aby też mogli go spróbować. Misjonarze poczuli wielką radość. Ich plan zadziałał. Byli już pewni, że prezenty od Indian są pewnym znakiem, że mogą zaprzyjaźnić się z dzikusami. Przylatywali wiele razy. Pewnego dnia postanowiliśmy spróbować ściągnąć samolot za pomocą tej liny. Ale kiedy go złapaliśmy, pilot przeciął linę i ona spadła. Potem zrzucali nam na spadochronie worki z rzeczami. W taki sposób. Prezentu wystarczyło dla wszystkich, ale baliśmy się. Nie rozumieliśmy, dlaczego ta latająca rzecz pojawiała się tak często.
Po 6 tygodniach aktywnej wymiany darów misjonarze doszli do wniosku, że Waorani byli najprawdopodobniej przyjaźni i zdecydowali się, że czas wylądować, że ich życie nie było zagrożone. Przelecieli wokół siedliska plemienia i znaleźli piaszczysty pas o długości 200 metrów na brzegu rzeki Kurarai. Samolot odegrał decydującą rolę, bo dobrze sobie radził, lądując i startując z tak krótkiego pasa. Razem z bliskimi tych, którzy byli uczestnikami tego pierwszego spotkania, wyruszyliśmy na poszukiwanie tego właśnie miejsca na łodzi. Ale znalezienie tego miejsca jest już trudne, bo przez pół wieku linia brzegowa rzeki wielokrotnie się zmieniała. W pobliżu znajduje się dokładnie taki sam piaszczysty pas. Widzimy małą płyciznę. Misjonarze znaleźli kiedyś taką płycizną i wylądowali swoim samolotem. Mam na myśli, że wszystko wygląda mniej więcej tak samo jak w 1956. A więc samolot wylądował na takiej plaży, tak? Tak, ale ta plaża była trochę większa. O ile nam wiadomo z oficjalnych źródeł, plaża miała 200 metrów. A jednak piasek był taki. Oczywiście misjonarze nie byli asami lotnictwa, a lądowanie tutaj jest ryzykowne nawet dla bardzo doświadczonych pilotów. Misjonarze celowo wybrali miejsce nieco dalej od osady Waorani, 4 mile stąd. Nie chcieli, aby ich wizyta wyglądała jak inwazja na ziemie plemienne. Amerykanie rozbili obóz i czekali, aż zaciekawieni Indiani sami do nich wyjdą. Usłyszeliśmy motor z rzeki Kurarai i ruszyliśmy na dźwięk. Na brzegu widzieliśmy misjonarzy. Nie chcieliśmy jednak od razu do nich podchodzić i obserwowaliśmy ich z lasu. W lesie Indianie zamieniają się, że tak powiem, w jaguary. Poruszają się bardzo powoli i ostrożnie. Nie są ani słyszani, ani widziani. Są bardzo, bardzo ostrożni. Tu, przyjaciele, z brzegu nie widać, co jest w lesie, bo gęsta roślinność pokrywa wszystko. Ale kiedy wejdziesz do lasu, doskonale widać rzekę. Istnieje wiele luk, a stąd bardzo wygodnie jest wziąć włócznie, aby wytropić wroga, a on cię nie zauważy. Kiedy Waorani szykują się na spotkanie, spędzają dużo czasu przyglądając się nieznajomym. Liczą liczbę osób, ile mają broni, który jest najbardziej niebezpieczny. Najpierw właśnie badają sytuację. Misjonarze wyciągnęli z samolotu wszystkie swoje rzeczy i rozbili obóz. Mały samolot nie mógł dostarczyć wielu rzeczy. Misjonarze zbudowali więc prowizoryczny obóz. W ciągu dnia chronili się przed upałem pod małym baldachimem, a nocą wspinali się wyżej na drzewo. Mieli domek na drzewie. Dlaczego żyli na drzewie? Jest tu wiele niebezpiecznych zwierząt, na przykład jaguary i węże, tak więc było bezpieczniej. 3 dni po tym, jak misjonarze osiedlili się na brzegu rzeki, Indianie postanowili wyjść z lasu na spotkanie z przybyszami. Nankiwi i dwie kobiety pojawiły się jako pierwsze. Mój ojciec był najbardziej ciekawski, więc poszedł pierwszy. Został dobrze przyjęty, otrzymał jedzenie i wodę. Podczas pierwszego spotkania Indianie i misjonarze rozmawiali przy pomocy gestów. To był wyjątkowy moment. Po raz pierwszy Indianie dowiedzieli się, że na świecie są inni ludzie. Misjonarze uśmiechali się. Ważne było, aby pokazać dobre intencje. A Indianie z ciekawością przyglądali się przybyszom i byli zaciekawieni niezwykłym urządzeniem. Oglądamy najrzadsze, niepowtarzalne zdjęcie. To historyczny moment, uchwycony przez samych misjonarzy podczas ich pierwszego spotkania z Waorani. Misjonarze podarowali nam wiele cennych rzeczy. Maczety, garnki, siekiery, łyżki, noże. Tłumaczyli, że samolot może przywieźć jeszcze więcej prezentów. Ale potrzebuje miejsca dla lądowania, inaczej samolot się rozbije. Za pomocą gestu pokazywali, że trzeba ściąć drzewa. Wtedy samolot będzie mógł pomyślnie wylądować tuż obok osady. Mój tata został nawet zaproszony do lotu samolotem. Okrążyli naszą osadę, a on krzyknął przez głośnik: "Cześć, to ja, Nankiwi, lecę nad wami". Tak więc 6 stycznia 1956 roku miało miejsce historyczne wydarzenie, pierwszy pokojowy kontakt z plemieniem Waorani. Misjonarze zobaczyli, że plemię, które wcześniej uważano za morderców, było zdolne do pokojowego porozumiewania się i nie stanowiło zagrożenia. W tym momencie Amerykanie czuli się już jak zwyciężcy i wierzyli, że wszystko się udało. Prawdopodobnie w tym momencie myśleli, że kontakt z Waorani został już nawiązany, bo ich nakarmili, podwieźli, zaskarbili sobie przyjaźń. Tak, wtedy byli całkowicie spokojni i nie mieli pojęcia, co będzie dalej.
Misjonarze przywieźli ze sobą kilka zdjęć. Na jednym z nich byli biali ludzie i Dayuma. Dayuma jest dziewczyną w Aoranie, która uciekła z plemienia 7 lat przed wylądowaniem misjonarzy i zamieszkała w cywilizowanym świecie. Przypadkowo była siostrą jednego z pierwszych ludzi, którzy poszli na plażę. Całe plemię uważało, że Dayuma od dawna nie żyje, ale misjonarze celowo zabrali ze sobą jej zdjęcie, myśląc, że to pomoże im znaleźć wspólny język z dzikusami przy pierwszym kontakcie. Pokazanie tego zdjęcia nie przyniosło niczego dobrego. Kiedy zobaczyliśmy zdjęcie Dayumy, byliśmy bardzo zaskoczeni, jak to możliwe. Nikt z nas nie wiedział wtedy, czym jest obraz. Pomyśleliśmy, że być może ci biali byli kanibalami, a zdjęcie Dayumy oznaczało, że ją zjedli. Baliśmy się, że nas też zjedzą. Gdyby misjonarzom sprzyjało szczęście i spotkali kogoś innego z plemienia, mogłoby się to potoczyć inaczej. Nankiwi, który źle zrozumiał ich intencje. Czy ty też myślałeś, że ci ludzie byli kanibalami? Nankiwi był tak przerażony tym zdjęciem, że ja również uwierzyłem, że to kanibale. Nankiwi zobaczył wizerunek kobiety z plemienia i zaczął przekonywać wszystkich, że nieznajomi w samolocie to kanibale. Zjedli też Dayumę, dlatego mieli tylko jej zdjęcie. Ale Amerykanie nie mówili językiem w Aoranie i nie mieli o niczym najmniejszego pojęcia. Cały dzień spędzili z Indianami. Z punktu widzenia misjonarzy pierwsze spotkanie przebiegło gładko. Dlatego teraz sami Amerykanie czekali na zaproszenie powrotne od Waorani, o czym radośnie informowano w radiu bazy w mieście Shell. W dniu 8 stycznia 1956 roku Marge, żona głównego misjonarza, była w pobliżu stacji radiowej i skontaktowała się ze swoim mężem Nate'em. Było południe. Poprosił o modlitwę za nich. Powiedział, że to wyjątkowy dzień. Obiecał też, że o 16.30 skontaktuje się ponownie, ale o 16.30 w radiu zapadła cisza. Żona nie mogła skontaktować się z mężem i było jasne, że stało się coś strasznego. Zebraliśmy broń i udaliśmy się do ich obozu. Zadecydowaliśmy, że lepiej zabić obców. Było nas 6. Jaką miałeś broń? Nosiliśmy ze sobą wiele włóczni. Najpierw wysłaliśmy kobiety do misjonarzy. Miały tak odwrócić uwagę, żeby się zbliżyli razem i łatwiej było ich zaatakować. Jedną z kobiet była matka Dayumy. Była w żalu, myśląc, że nieznajomi zabili i zjedli jej córkę. Kobiety również wezwały pilota, aby wyszedł. Pokazały misjonarzom maczety, które kiedyś podarowali. Misjonarze zaczęli przychodzić i patrzeć. Misjonarze nie bali się ludzi zbliżających się do nich z włóczniami. Myśleli, że zaprzyjaźnili się już z Waoranem. To był taki podstępny plan, a morderstwo było zaplanowane. Wybiegliśmy z krzaków do ataku. Bez słowa zaatakował ich Dekito. Był przywódcą i pierwszym, który uderzył włócznią. Zrobił to bardzo szybko i dokładnie. Misjonarze zaczęli uciekać, ale weszli do rzeki i nie mogli się szybko poruszać. Tam był ich koniec. Właśnie dostałem dreszczy po tym, co powiedział, jak misjonarze zareagowali, kiedy zdali sobie sprawę, że przyszli ich zabić. Nie sądzę, żeby się tego spodziewali. Ile osób zabiłeś? Zabiłem tylko jedną osobę. Kogo dokładnie zabiłeś? Nie wiem, kim był. Właśnie go dźgnąłem, to wszystko. Tak, dobrze zrozumieliście. Kimoyeti jest nie tylko świadkiem tego, jak w Aoranie nawiązali kontakt. Był jednym z zabójców. Ten człowiek wbił włócznie w jednego z pionierów własnymi rękami. I jest ostatnim ocalałym z 6 zabójców. Później ujawniono, że Kimo dźgnął Pita Fleminga, najmłodszego członka ekspedycji. Amerykanin miał zaledwie 27 lat. Podczas ataku Pit krzyczał do końca do Waorani, że misjonarze przybyli w pokoju. Ale to były tylko krzyki. Nikt nie rozumiał języka. Czy stawiali opór? Jedyne, co robili, to strzelali w powietrze, aby nas przestraszyć, aby zmusić nas do ucieczki. Czy bałeś się broni? Czy wiedziałeś wtedy, czym była broń? Tak, wiedzieliśmy. Mieliśmy już potyczki z ludźmi wokół nas, którzy właśnie używali broni.
Należy podkreślić, że początkowo misjonarze w ogóle nie chcieli zabierać ze sobą broni. Wierzyli, że jeśli wszystko pójdzie naprawdę źle, to nadszedł czas spotkania z Bogiem. Ale ich krewni przekonali ich do zabrania kilku karabinów i pistoletów. Wspólnie uzgodnili między sobą, że będą strzelać tylko w ostateczności, gdyby ich życie było w niebezpieczeństwie, a jednak strzelali w powietrze. Jak myślisz, dlaczego do ciebie nie strzelali? Być może nie mogli tego zrobić, kiedy wszystko się zaczęło, atakowaliśmy szybciej. Ile ciosów otrzymał każdy z zabitych? Atak był bardzo szybki, wszyscy zostali trafieni jedną włócznią, z wyjątkiem pilota. Pilot próbował uciec, ale matka Dayumi dogoniła go i tak otoczyła ramionami. Chciała go powalić, ale pilot wyjął broń i próbował strzelić w powietrze. W rezultacie pilot został trafiony dwiema włóczniami. Chciał podnieść rękę i wystrzelić w powietrze, ale cios włócznią powalił go, a kula trafiła Nampy w głowę. Rana nie była poważna, on przetrwał. Na zewnątrz zagoiło się, ale najwyraźniej jakaś część kuli dostała się do środka. Kilka miesięcy później zaczęli wyjmować mu z głowy kawałki kuli. Nampa żył jeszcze 5 miesięcy. Chodził po lesie i polował, aż pewnego dnia przyszedł i powiedział, że umiera. W jego ranie pojawiły się owady i przez nie zmarł. Dziś nikt nie może powiedzieć z całą pewnością, czy misjonarze zostali po prostu zaskoczeni, czy też celowo nie użyli broni i pozostali wierni swoim zasadom, nawet w obliczu śmierci. Ale faktem jest, że włócznie indyjskie ponownie okazały się silniejsze niż karabiny i pistolety. Tak więc, przyjaciele, teraz znam przeznaczenie nacięć. One służą nie tylko dla wydobycia włóczni z mięsem ciała, jak to się mówi. A kiedy została wbita w twojego wroga, on nie mógł jej szybko wyciągnąć i uciec. Tak szybko to nie da się zrobić. Druga strona to gładka włócznia. Dużo uderzać i zabijać wielu ludzi. Uderz i pociągnij, uderz i pociągnij. Zabiliśmy wszystkich i zaczęliśmy przebijać samolot naszymi włóczniami. Część elementów rozebraliśmy i zabraliśmy ze sobą. Włócznie Indian bezlitośnie przebiły samolot. Oto najcenniejsze eksponaty muzeum. Pozostałości samolotu, część ich zabrali Indianie. Myśleli, że samolotu nie da się już naprawić i nikt nim nie poleci. W ten sposób misjonarzy padli ofiarą fatalnych okoliczności. Ze wszystkich dzikich osad w Auranie mieli pecha znaleźć się w tej, z której uciekła Dayuma i gdzie mieszkała jej rodzina. A ze wszystkich Indian wyszedł im na spotkanie ten, który źle zrozumiał obraz i pomyślał, że nieznajomi są kanibalami. Ciała misjonarzy pochowano na tej samej plaży, na której dokonali historycznego wydarzenia i gdzie zostali zabici. Od tego czasu rzeka zmieniła bieg. Brzeg, na którym pochowano misjonarzy, był zanurzony. To było tutaj, właśnie gdzie teraz jesteśmy. Więc ich grób jest tutaj, pod wodą. Tak, ale rzeka już dawno porwała wszystkie szczątki. Jaki był główny błąd misjonarzy? Co zrobili źle? A co należało zrobić, aby uniknąć śmierci? Ich głównym błędem było to, że sami chcieli nawiązać pierwszy kontakt. Musieli zabrać ze sobą Dayumi. Pomogłoby misjonarzom i Indianom lepiej się zrozumieć. Później dokładnie tak się stało. To Dayuma, zbiegła dziewczyna, ostatecznie przyniosła cywilizację ludowi w Auranie. Udało nam się znaleźć krewną Dayumi, kobiety, która zmieniła życie wszystkich w Auranie. Pierwsza w Auranie, która nawiązała kontakt. Tutaj, w tym skromnym domu miejscowości Puya, mieszka jej własna córka. Buenos dias. Buenos dias. Jestem Dima. Jak masz na imię? Eva Menkamo. Jesteś córką tej właśnie Dayumi. Prawda? Tak, to ja. Dzień dobry. Dayuma to legendarna postać w całym Ekwadorze. Powszechnie uważa się, że jej praca misyjna uświadomiła w Auranie, że zabijanie nie jest metodą rozwiązywania problemów. A wszystkie problemy można rozwiązać pokojowo. Należy podkreślić, że było to wspólne zwycięstwo Dayumi, a także wdów i sióstr po tych samych mężczyznach, którzy zginęli od włóczni przy pierwszym kontakcie. Na pamiątkę swojej rodziny kobiety kontynuowały pracę swojego życia i pozostały w Ekwadorze, aby nawiązać kontakt z plemieniem. Okoliczności były takie, że po śmierci misjonarzy ich najbliżsi krewni nadal nawiązywali kontakty z Waurani mimo tragedii. Wybaczyli Waurani i nadal próbowali dokończyć to, co rozpoczęli ich mężowie i ich brat. Czy twoja mama powiedziała ci, jak plemię zareagowało na jej przybycie po wielu latach jej nieobecności?
Tak, moja mama powiedziała, że kiedy poszła nawiązać kontakt, zdjęła ubranie, aby wejść do osady jako Waorani. Nie została od razu rozpoznana. W końcu wszyscy byli pewni, że nie żyje. Nawet jej matka i babcia nie wierzyli, że Dayuma jest przed nimi. Początkowo Dekito, który zabijał misjonarzy, również chciał zabić Dayumę, ponieważ opuściła plemię, ale uspokoiła go i wyjaśniła, że agresja i morderstwo prowadzą do nikąd. Zaproponowała pomoc, powiedziała, że może przynieść wszystko, czego potrzebują ze świata zewnętrznego. Przyniosła ze sobą wiele rzeczy, których nigdy nie mieliśmy. Ubrania i różne narzędzia gospodarstwa domowego. Dayuma wyjaśniła nam, że my powinniśmy zaprzyjaźnić się ze światem zewnętrznym. Matka powiedziała swojemu plemieniu, że przyprowadzi cudzoziemców, którym można zaufać. Wyjaśniła, że nie są kanibalami. Tak więc skontaktowano się z pierwszą osadą Waorani. Okazuje się więc, że twoja ciotka przerwała całą epokę morderstw. Tak, zmieniła społeczeństwo i całą kulturę Waorani. Po pewnym czasie Amerykanie zaczęli latać nad innymi osadami Waorani i zrzucać z samolotów prezenty. Cukier, ryż, żywność, przydatne rzeczy. A moja mama pokazała, jak się nimi posługiwać i przekonała wszystkich, że trzeba nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym. Takie zmiany dosłownie wywróciły świat Waorani do góry nogami. Przed kontaktem z cywilizacją żyli w tych lasach, kierując się zupełnie innymi zasadami. Jakimi prawami żyli twoi ojcowie? Dlaczego zabili wszystkich obcych? Kiedy ktoś wchodził do naszego domu bez pozwolenia, zawsze pierwszą decyzją było zabicie kawodi. Oznacza nieznajomego. Broniliśmy terytorium przed włamaniami. Wiesz, jeśli przetłumaczymy to nowocześnie, może zapukali do niewłaściwych drzwi. Jak ustaliłeś, że to inwazja? Ludzie z dala od cywilizacji mają zupełnie inne wyobrażenie o świecie. Cały las to ich terytorium i uważali świat zewnętrzny za wrogi. Jeśli więc ktoś stamtąd przybył, od razu uznano to za atak i trzeba było zareagować. Dlaczego Waorani byli tak okrutni? Od dzieciństwa uczono mnie dwóch rzeczy – polowania i walki. To było nasze życie. Ile wojen toczyło się między plemionami i jak często zabijali się nawzajem przed nawiązaniem kontaktu? Klany nieustannie toczyły ze sobą wojny. W każdej chwili ktoś z jednego klanu mógł rozłościć się na kogoś z innego klanu, zaatakować go i zabić. Członkowie plemienia zmarłego zaczęli się mścić, w odpowiedzi zaatakowali. Taka jest zasada życia w lesie. Ludzie z plemion zawsze byli gotowi do ataku. Na przykład zabili mojego ojca, kiedy byłem mały. Przebili go włócznią w nocy, gdy spał w hamaku. Nasz dom został otoczony i zostaliśmy zaatakowani, gdy spaliśmy. Byłem w ramionach ojca. Miałem szczęście, że włócznia minęła i mnie nie trafiła, więc przeżyłem. Mama mnie złapała i zdołała uciec do lasu, ale zginęło wielu innych ludzi. Ile osób zginęło w ciągu jednej nocy? Około 10 mężczyzn i kilka kobiet. Rannych było znacznie więcej. Tradycja Waorani mówi, że takie ataki nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Muszą zostać pomszczone. W odpowiedzi z pewnością nadejdzie nowa, nie mniej okrutna zemsta. I tak w kółko w nieskończoność. Krwawa waśń różnych grup Waorani była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Był tylko jeden sposób na zerwanie tego łańcucha – zabicie każdego, kto może się zemścić. Kiedy zginął mój ojciec, wraz z nim żywcem pochowano moją siostrę. Była mniej więcej w takim wieku. Czy możesz sobie wyobrazić? Dzieci zostały następnie pochowane żywcem wraz z ich zmarłymi rodzicami. Dlaczego zabili twoją siostrę i pozwolili ci żyć? Byłem jeszcze dzieckiem, a moja siostra była starsza. Tak więc, aby uniknąć wojny plemiennej, została zabita. Bo ty tego nie pamiętałeś, ale twoja siostra mogła i krwawa wojna będzie trwała. Tak, zgadza się. Wierzono, że dzieci nic nie pamiętają, ale starsze dzieci w czasie morderstw mogły uciec do lasu, a kiedy dorosną, mogły pomścić śmierć swoich rodziców. W tamtych czasach prawo waśni krwi było surowe i obowiązkowe.
W czasie wojen między osiedlami próbowano wymordować całą społeczność, aby nie było komu się zemścić. Jednorazowo było 50, a nawet 80 osób. Bardzo trudno jest dokładnie obliczyć, ile osób zabiłeś w ciągu życia. Średnio każdy wojownik zabił od 20 do 50 osób. To okropne. Ile osób zabiłeś w swoim życiu? W sumie. Nie mogę dokładnie powiedzieć, ile zabiłem, ale od razu około 20 osób. W tamtych czasach Wauranie walczyli nie tylko ze sobą, ale i z całym światem zewnętrznym. Przez długi czas byli pewni, że wszyscy nieznajomi, którzy przychodzą do ich lasu, to kanibale. Musisz ich najpierw zabić, żeby samemu nie stać się pożywieniem. Skąd w ogóle wiedziałeś, że istnieje coś takiego jak kanibale? Twoje plemię nie praktykowało kanibalizmu. Starsi ludzie o tym mówili, więc byliśmy tego pewni. Nieznajomi nazywani byli kawodzi. I wszyscy bali się wpaść w ich ręce. Nasi przodkowie byli agresywni. W każdej niezrozumiałej sytuacji głównym rozwiązaniem dla nich zawsze było morderstwo. Sytuacja zmieniła się po tym, jak większość Wauranie nawiązała kontakt i nawróciła do chrześcijaństwa. Nie zabijaj! Nowe nauczanie dla nich pomogło zatrzymać niekończące się krwawe kłótnie. Wauranie zaczęli myśleć inaczej. Widać to nawet na przykładzie naszych bohaterów. Nasze rodzice pokłócili się. Kiedyś mój brat oszukał całe plemię. Powiedział, że ojciec Tamenty ich zabije. Ojciec Pegonki bardzo się zdenerwował. Zebrał całą swoją rodzinę i razem zabili tatę Tamenty. Jestem trochę zdezorientowany. Twój tata zabił twojego tatę? Tak. Kiedy to było? Zanim się urodziłem, kiedy moja mama była w ciąży. Tak, dobrze słyszeliście. Mężczyźni, którzy stoją przede mną, są dziś przyjaciółmi, uśmiechnięci i przytuleni. Ale ojciec jednego z nich zabił ojca drugiego. Dlaczego teraz jesteście przyjaciółmi, a nie zabijacie się nawzajem zgodnie z zasadami krwawej waśni w twoim plemieniu? Nasi ojcowie żyli w zupełnie innym świecie, a dzięki Dayumie wszystko to już przeszłość. Zdałem sobie sprawę, że konflikty to droga donikąd. To jest wyjątkowe. Mężczyzna, który siedzi z nami, wybaczył morderstwo ojca i mówi, że musimy żyć w pokoju. Później wszyscy, którzy brali udział w mordzie misjonarzy, szczerze żałowali tego, co robili. Żałujesz, że ich zabiłeś? Myśleliśmy, że wszyscy byli kanibalami, dlatego odebraliśmy im życie. Ale teraz myślę, że to byli dobrzy ludzie. Do dziś proszę Boga o przebaczenie i zadaję sobie pytanie, dlaczego ich zabiliśmy? Mam nadzieję, że Bóg mi wybaczy. Pokutowałeś? Kiedy dołączyłeś do cywilizowanego świata, czy było jakieś oskarżenie zgodnie z prawami Ekwadoru, a nie prawami lasu? W końcu współczesne prawo mówi, że jesteś mordercą. Żona zabitego przez nas pilota powiedziała, nie dotykajcie tych Indian. Mój mąż wykonywał ważną pracę, miał misję, a nawet jeśli zginął, nie ma potrzeby ich karać. Po tych wydarzeniach większość Wauranie nawiązała kontakt ze światem zewnętrznym. Część Indian przeniosła się do miast. Firmy naftowe uzyskały dostęp do tych ziem i zaczęły pokojowo dogadywać się z Indianami. Pozostały jednak dwie grupy, Tagieri i Taramenani, które kategorycznie odmówiły jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. I nadal żyli w izolacji na oddzielnym, uzgodnionym terytorium. 30 lat pozostawały z dala od cywilizacji, ale w latach 80. ubiegłego wieku państwo wydało zezwolenie na wydobycie ropy już na ostatnich ziemiach plemion, z którymi nie skontaktowano się. W rzeczywistości za kulisami wydano zielone światło na fizyczne zniszczenie Indian. Siły specjalne były rzeczywiście w pełnej gotowości bojowej, czekali tylko na rozkaz całkowitego oczyszczenia lasu i otwarcia terenu dla naftowców. W tym momencie odizolowanym Wauranie groziło całkowite wyginięcie. Clare stał się ich ostatnią szansą – zakon misjonarzy kapucynów. W latach 80. utrzymywaliśmy bliski kontakt z Wauranie. Pomogliśmy im przystosować się do nowego świata, chroniliśmy ich prawa. A kiedy dowiedzieliśmy się, że one są w niebezpieczeństwie, uznaliśmy za swój obowiązek zapobiegania eksterminacji Indian, którzy żyli w tych lasach od wieków. Była tylko jedna osoba, której słowo posłuchało zarówno państwo, jak i nawsiarze. Bo w rzeczywistości był przedstawicielem papieża w regionie. Biskup Alejandro Labaca. Ze względu na swój status i działalność humanitarną przez długi czas potrafił być pośrednikiem między władzą a Indianami. A teraz miał nadzieję, że wykorzysta swój status do uratowania Indian przed całkowitą fizyczną eksterminacją.
Gdy tylko Alejandro dowiedział się o takich planach, napisał apel do władz i przemysłu naftowego, w którym przekonywał ich, by tego nie robili. Zrozumiał, że Indianie nigdy nie zrezygnują ze swoich terytoriów, a naftowcy nie odejdą bez ropy. Kolizja jest nieunikniona. Krew zostanie przelana. Kiedy Alejandro przemawiał w obronie plemion, biskupa usłyszeli. Jego autorytetu nie można było zignorować i zostali zmuszeni do negocjacji. Kilka dni później pana Labate odwiedzili przedstawiciele koncernu naftowego. Tu jest ten sam stół, przy którym odbyły się fatalne negocjacje w 1987 roku. Przy tym stole siedziało 12 osób. Negocjacje nie były łatwe. Koncesja koncernu naftowego miała wygasnąć. Pospieszyli więc, aby za wszelką cenę rozpocząć pracę w dżungli. Alejandro nie był w stanie odwieźć ich od wydobycia ropy na terytoriach dzikich plemion. Postanowił więc pojechać tam pierwszy. Rozumiał, że to ryzykowne i niebezpieczne, ale miał nadzieję, że uda mu się przekonać Indian do odejścia, aby uniknąć śmierci. Z tego właśnie powodu, w przeciwieństwie do amerykańskich misjonarzy, pan Labata nie miał czasu na długą wymianę prezentów. To była kwestia dni, więc postanowił zaryzykować i od razu udać się osobiście do Indian. Dali mu wojskowy helikopter. Kiedy Alejandro po raz pierwszy poleciał na terytorium Taguieri, nie udało im się wylądować. Ale z góry zobaczyli, że niedaleko tradycyjnego domu Onka Indianie wbili duży kij z czaszką i skrzyżowanymi włóczniami. To jest bardzo ważny znak, który znaczy to, że tu nie możesz przyjeżdżać. Wyobrażacie, Taguieri ostrzegali przyszłych potencjalnych gości, że śmierć jest tutaj. Nawet współczesni Waoranie próbowali odwieść go od tego przedsięwzięcia, ostrzegając, że najprawdopodobniej zostanie zabity. To był ostatni raz, kiedy José Miguel widział swojego przyjaciela żywego. Nasza ostatnia rozmowa odbyła się w tym pokoju. Zarówno Waorani, jak i ja powiedzieliśmy dla niego, żeby tam nie szedł. Alejandro wierzył, że wszystko będzie dobrze. Zabrał ze sobą nawet siostrę Inés. Musiała przekonać Indian, że przybyli w pokoju. Uważał, że kobiety są szanowane i chronione i jej nie zabiją. Niestety się mylił. Dla Taguieri wszyscy byli tacy sami. Kobiety, naftowcy, misjonarze. Dla nich każdy był kawodi, ich wrogami. José Miguel pokazuje mi ostatnie zdjęcie Alejandro i Inés zrobione za ich życia, tuż przed tym, jak polecieli do Indian w celu negocjacji. 20 czerwca 1987 roku helikopter specjalnie wynajęty przez firmę naftową zrzucił misjonarzy w sam środek dżungli. Mieli nadzieję, że uda im się pokojowo negocjować z dzikimi Indianami. Chodzi o to, że Indianie nigdy do ciebie nie wyjdą, jeśli usłyszą helikopter. Tak więc pilot odleciał i zgodnie z planem miał wrócić za pół godziny, ale tak się nie stało. Pilot opowiadał, że nie znalazł miejsca lądowania, więc wrócił bez nich. Nadal jest dla mnie zagadką, jak to się stało. W końcu pilot miał dokładne współrzędne. Kiedy zorientowaliśmy się, że Alejandro i Inés zostali w dżungli, podnieśliśmy alarm. Następnego dnia ruszyła akcja ratunkowa, ale kiedy helikopter dotarł na miejsce, było już za późno. José Miguel, który poleciał po przyjaciela, widział tylko opuszczone chaty, w pobliżu których leżały ciała przebite włóczniami. Niektórzy mówią, że nie zostali zabici od razu, że najpierw zostali rzekomo zaproszeni do domu, poczęstowani jedzeniem i dopiero gdy mężczyźni wrócili z polowania, doszło do morderstwa. Wydaje się, że tak było. Faktem jest, że niektóre włócznie są używane do polowań, a do zabijania ludzi używają zupełnie inne. Ciało Alejandro zawierało 17 włóczni przeznaczonych dla człowieka. Oznaczało to, że mężczyźni wrócili z polowań, zmienili broń, a dopiero potem zabili obcych. Możesz zabić jedną włócznią. Pytanie brzmi, dlaczego 17 włóczni i dlaczego tak okrutne? Indianie wierzą, że jeśli wyciągniesz włócznie z martwego ciała, duch osoby może wyjść i znaleźć mordercę zemsty. Tak więc potrzeba jak najwięcej włóczni, aby zmylić ducha i aby zabójcy nie znaleziono. A ten, kto wyciąga włócznie, dołącza do ducha zmarłego. Okazuje się, że żyje we mnie duch Alejandro, ponieważ to ja wyciągnąłem włócznie z jego ciała. Własnymi rękami pan wyciągnął włócznie ze swojego przyjaciela. Tak, zrobiłem to. Aby to zrobić, musiałem nawet nadepnąć na jego ciało. Żołnierze, którzy byli ze mną, nie chcieli tego zrobić. I musiałem wyciągnąć wszystkie 17 włóczni własnymi rękami.
Potem przez prawie miesiąc w ogóle się nie odzywałem. Miałem tylko jedną myśl. Musieliśmy dać broń Waorani, żeby sami mogli poradzić sobie z naftowcami, ponieważ był moim przyjacielem, moim najlepszym przyjacielem. José Miguel nadal trzyma tutaj jedną z tych włóczni. Jest przesiąknięta krwią mojego przyjaciela Alejandro. Do tyle włócznia tkwiła w jego ciele. Z drugiej strony była ozdobiona ptasimi piórami. Z góry wyglądało przerażająco pięknie. Wyglądało jak diabelski kwiat. Przepraszam, tylko próbuję na sobie i porównuję. Przechodzi przez, tutaj jest w ziemi. Ciężko trzymać go w rękach, nie dosłownie, ale w przenośni, ponieważ czuję cały ból. Myślisz, że uda mi się zdobyć taką włócznię, jeśli dziś znajdę się w lesie, jeśli wejdę bez pozwolenia? Twoja jedyna szansa na przeżycie to, że będą mieć włócznię do polowania, a nie do zabijania ludzi, bo tak zabijają. W XXI wieku turyści polecieli w kosmos, ale jeśli wejdę do lasu, zabiją mnie włócznią. Ponieważ ci ludzie nadal nie chcą kontaktować się ze światem zewnętrznym. Nie chcą cię tam widzieć. Alejandro Labaca był również wyraźnie świadomy tego śmiertelnego ryzyka i wiedział dokładnie, za co umrze. To zdanie na twojej centralnej ścianie przypomina wszystkim ostatnie słowa i główną ideę Alejandro Labaci. Jeśli nie pójdziemy, zostaną zabici. Jednak śmierć biskupa Labaci i siostry Iny zmieniła historię całego regionu i plemion. Po morderstwie obszar został zamknięty dla wydobycia ropy na okres, w którym trwało śledztwo. Indianie zostali sami. Poświęcając się, Alejandro zasadniczo uratował Indian przed całkowitą eksterminacją przez siły specjalne. Jednak produkcja ropy w dżunglach Ekwadoru nie ustała i z biegiem lat nabiera tempa, a dziś zbliża się coraz bardziej do ziem rdzennych Indian. Czy wiesz, ile plemion, z którymi nie skontaktowano się, było przed Taghieri i Taramenami, a potem zniknęło? Było ich dużo. Kto teraz o nich mówi? Nikt. A kiedy te grupy znikną, również zostaną zapomniane. Alejandro Labaca był ostatnią osobą, która nawiązała kontakt z niebezpieczną grupą Taghieri ponad 30 lat temu. Po tych wydarzeniach do dziś nie podjęto żadnych prób odnalezienia tych osób. Nikt nie chce ryzykować życia. W naszej wyprawie na Waorani zebraliśmy wszystkie dostępne, potwierdzone, rzetelne informacje, które powinny pomóc zbliżyć się do tajemnicy Waorani. Zbadaliśmy wszystkie dostępne mapy i zebraliśmy wszystkie informacje, aby zmaksymalizować nasze szanse na znalezienie ostatnich dzikich plemion. A teraz, zanim pożegnamy się z naszymi nowymi przyjaciółmi Waorani, jesteśmy gotowi do ostatniego etapu naszej wyprawy. Przygotowujemy operację specjalną bez przesady, ale niestety dane o lokalizacji plemion, którymi nie skontaktowano się, bardzo szybko stają się nieaktualne, ponieważ są nomadami, przemieszczają się bardzo szybko. Prawie całe to terytorium jest miejscem, gdzie teoretycznie można znaleźć plemiona, ale trzeba je studiować przez miesiąc. Postępowaliśmy w następujący sposób. Zwróciliśmy się do starszych, do lokalnych przewodników, a sami Waorani opowiedzieli nam o miejscu najbardziej prawdopodobnej lokalizacji niekontaktowanych plemion. Pamiętacie, kiedy spływaliśmy w dół rzeki? Pokazano nam punkt, za którym powinniśmy być bardzo ostrożni. Tutaj zawsze jesteśmy zaniepokojeni. Następnie pokazano nam miejsce mordów. Czy widzisz drewno? Zostało tam umieszczone na znak pamięci. 5 lat temu zginął tu mężczyzna. A potem powiedzieli, że od tego punktu jest już bezpiecznie. Tutaj znaleźliśmy te miejsca na mapie. Wyznaczyliśmy prostokąt prawdopodobnej lokalizacji Taghieri. Przelecimy nad tym prostokątnym samolotem w trybie akcji poszukiwawczo-ratowniczy. To znaczy w taki sposób, aby żadne miejsce nie pozostało bez naszej uwagi. Dziś przyjeżdża pilot. Nie mówimy nikomu, co zamierzamy, ponieważ loty nad strefą plemion z dala od cywilizacji są zabronione. Ledwie udało nam się znaleźć osobę, która zgodziła się spełnić naszą prośbę i polecieć z nami. Co więcej, należy to zrobić na małej wysokości, aby wziąć pod uwagę wszystko. To, koledzy, badanie naszego programu. Cóż, Olek, myślisz, że jest nadzieja? Nadzieja zawsze jest. Zupełnie racja. Przygotowanie do lotu. Coś niesamowitego czeka na nas dzisiaj. W Brazylii próbowaliśmy już w podobny sposób znaleźć plemię, z którym się nie skontaktowano. Ale niestety zamiast Indian widzieliśmy tylko masowe wylesianie. Teraz w ekwadorskiej Amazonii postanowiliśmy nie poddawać się i podjąć kolejną próbę, aby znaleźć osadę, z którą się nie skontaktowano i uchwycić ją z powietrza na zdjęciach i filmach. Taki materiał filmowy może stać się niezwykle ważny w badaniach tych wyjątkowych ludzi, nie wyrządzając im krzywdy.
to niezwykle trudne zadanie. Coś jak szukanie igły w stogu siana. Ale jeśli się nie poddasz, pewnego dnia może się to udać. Być może ten dzień jest dzisiaj. Nie szukamy fikcyjnego kraju Shangri-La, ale ludzi, którzy są bardzo realni i zdecydowanie istnieją w tym lesie. Buenos dias! Jaka jest pogoda? Niebo jest czyste, jest wszystko, czego potrzebujesz do dobrego lotu. Mówię tak, aby nikt nie zrozumiał, o co chodzi. Ale mam nadzieję, że będziemy mieć dobry lot. Zacznijmy więc ładowanie. Tu jest dodatkowe paliwo. Musimy przelecieć nad obszarem 1800 km², czyli 180 tysięcy hektarów. Biorąc pod uwagę, że będziemy latać wokół tego obszaru zygzagami i na małej wysokości, odległość jest bardzo duża. Na granicy zasięgu naszych samolotów, aby mieć wystarczającą ilość paliwa na całą trasę, pilot radzi maksymalnie odciążyć samolot. Tymczasem, zgodnie z najlepszymi tradycjami programu Świat na Wylot, żegnamy się z naszymi przyjaciółmi z Waorani. Chcemy powtórzyć to, co misjonarze robili w latach 50. Dobrze, jak mówią, ruszajmy! Nabieramy prędkości i startujemy. Rozpoczyna się nasza specjalna operacja poszukiwania Indian, którzy nigdy nie mieli kontaktu ze światem zewnętrznym. Tuż pod nami jest punkt numer 1. Skanujemy teren. Mieszkają tu ludzie, o których nic nie wiadomo poza tym, że należą do grupy Waorani i zabijają każdego, kto ośmieli się postawić stopy na tej ziemi. W tej chwili odbyło się coś w rodzaju operacji Auka. Szerokość badanego przez nas prostokąta wynosi 16 mil. Minęliśmy pierwszą linię. Jak dotąd nic. Przejdźmy do punktu drugiego. Można zrozumieć skalę i złożoność tej operacji, bo absolutnie nic nie widać. Nic. Wiedzieliśmy już, że cechą wyróżniającą osady Waorani jest dom z liści palmowych w kształcie trójkąta. Jest to również używane przez współczesne Waorani. W takich domach mieszkały plemiona, które nie miały kontaktu z cywilizacją. I najwyraźniej dzisiaj nadal mieszkają w takich domach. To może być główna wskazówka. Jeśli dopisze nam dużo szczęścia, to mamy szansę go zobaczyć i kontynuować poszukiwania w tym bardziej zwartym obszarze. W ten sposób misjonarze odkryli je po raz pierwszy, pod dachem domu. Ale jak dotąd możemy zobaczyć tylko bujne korony gęstego lasu bez żadnej przerwy. Jest jeszcze jeden problem. Według naszego przewodnika Miguela, dziś te grupy szczególnie starannie ukrywają swoje domy, bo oni już wiedzą o samolotach. Ich osady wyglądają teraz zupełnie inaczej. Jeśli wcześniej oczyszczali terytorium i stawiali dom na środku, teraz ukrywają go pod dużym drzewem. Tutaj trzeba dosłownie wybrać kilka małych, kropkowanych segmentów, w których jest wszystko, oprócz lasu. W tej chwili na przykład wydaje się, że ogólnie to tylko las, ale widzę mały potok i mały kawałek ziemi. Widzę to przez lornetkę. Patrzę, ale niczego nie dostrzegam. I to się powtarza bez końca. Cały nasz lot. Znowu i znowu. Pilot ściśle trzyma się zaplanowanej trasy. Przeczesujemy obszar poszukiwań, sekcja po sekcji, linia po linii. Rzeka Tonanako cieka. Przeszliśmy teraz przez kanał i jest dziewiczy. Ma bardzo charakterystyczne drzewa powalone przez rzekę. Sugeruje to, że nikt tu nie pływa łodziami. To są miejsca, w których nie ma ludzi. Gdziekolwiek są ludzie, na pewno wytną te drzewa lub użyją piły łańcuchowej. Z góry bardzo trudno dostrzec szczegóły, ale wyraźnie widać przyczynę, która doprowadziła cywilizację do lasu Waorani. Na horyzoncie widzę pola naftowe. Wyraźnie widać tu dym. Bardzo dobrze. Teraz jesteśmy prawie na centrum terytorium grup, z którymi się nie skontaktowano. To, że stąd gołym okiem widzimy pracę nafciarzy, świadczy o niebezpieczeństwie, w jakim znajdują się te plemiona. Świat zewnętrzny stopniowo przejmuje ich ziemię. Misjonarze, którzy próbowali nawiązać kontakt, mieli różne cele. Chcieli wyjaśnić, że zabijanie jest złe. Chcieli wyjaśnić, że cywilizowany świat nie jest straszny.
chcieli wyjaśnić, jakie są zalety życia w parze z cywilizowanym światem. Nasz cel jest zupełnie inny. Chcemy tylko zobaczyć i upewnić się, że ci ludzie nadal tam są, ale i tak nie będziemy im przeszkadzać. Nawet jeśli ich znajdziemy. Zawracamy i znów lecimy z zachodu na wschód. Kolejna linia. Przestrzeń płaska, platforma, mały potok, pusty. Po zupełnie nietkniętych rzekach stopniowo zbliżamy się do tych, po których najodważniejsi waoranie pływają łódkami. To tutaj przebiegała nasza trasa na początku wyprawy. Tutaj, przyjaciele, to jest miejsce morderstwa. W tym miejscu zginął przewodnik. Rozmawialiśmy już z jego rodzicami. Jest to samo epicentrum plemienia, z którym nie skontaktowano się, zwanego siedliskiem Tagieri. Teraz musimy być szczególnie ostrożni i patrzeć na każdy wolny kawałek ziemi, odsłonięty przez las, w każdym zakątku wybrzeża. Byliśmy w powietrzu od ponad 2 godzin i minęliśmy już kilkanaście linii na naszym schemacie, ale jak dotąd niestety bezskutecznie. Ani jednego dachu, ani jednego domu, ani jednej osoby. Pusto. Z jednej strony fakt, że nie znaleźliśmy jeszcze żadnych Indian, nie jest najlepszą wiadomością dla dziennikarza. Ale w rzeczywistości, sądząc po rozmowach z naszymi przyjaciółmi waorani, zaczynam zdawać sobie sprawę, że być może tak jest najlepiej. Kiedy nie skontaktowano się z wszystkimi waorani, było lepiej. Nie musieliśmy nic kupować. Wcześniej las był naszym jedynym sklepem. Z łatwością mogę żyć w lesie, dlatego wolałbym tu zostać. Na przykład nigdy bym nie chciał mieszkać w mieście, bo tam ludzie umierają wcześniej. Cywilizacja, Indianie muszą żyć osobno. Lubię korzystać z tego, co daje cywilizacja. Mam wygodne ubrania, mogę spać na materacu, a nie tylko w hamaku. Waorani otrzymali ubrania, buty i inne dobrodziejstwa cywilizacji. Tracą jednak swój język, kulturę i tożsamość. Nasze dzieci kształcą się, chcą poznawać świat, a nie wracać do lasu. To, co teraz widzimy, to tragedia. To koniec prawdziwych waorani. Dla plemion, z którymi się nie skontaktowano, dobrowolna izolacja jest jedynym sposobem na zachowanie ich tradycji. Bez względu na to, że nasi nowi znajomi z plemienia bardzo się starają, kontakty z cywilizacją stopniowo tę autentyczność zabijają i one stają się bardziej nowoczesne. Bo nie da się pozostać dzikimi Indianami, gdy ma się Wi-Fi, możliwość pójścia na miasto, kupienia towaru w supermarkecie i tak dalej. Oczywiście przyjazd obcokrajowców, lekarzy, turystów, naukowców, dziennikarzy, to wszystko zmienia Indian i już nie są tacy sami. Kiedy misjonarzy przybyli do nas, wpuścili nawciarzy na naszą ziemię. Wielu waorani musiało opuścić swój dom i szukać nowych miejsc do życia. Nie podoba mi się, że nawiązaliśmy kontakt. Ci, którzy pozostali bez kontaktu, to zupełnie inni ludzie. Żyją według praw lasu, według praw dżungli. A więc Tagieri postępują słusznie, kiedy nadal nie nawiązują kontaktu. Jak myślicie? Lepiej się z nimi nie kontaktować. Niech żyją tam, gdzie mieszkają. I będziemy żyć na tym świecie. Cała kultura współczesnego świata zbudowana jest na pieniądzach. Nie lubię tego. Lepiej im nie przeszkadzać. Mają tam dobre życie. To było kilka tygodni wysiłków i prób, żeby przynajmniej zobaczyć dom tych Indian. Ale niestety bezskutecznie. Tym razem nie zostaliśmy pionierami. Chociaż jest to nadal możliwe. Ale teraz mogę to powiedzieć na pewno. To, że ich nie znaleźliśmy, to dobry znak. Jeśli nie możemy ich znaleźć, to być może ci, którzy potrafią je zniszczyć, też ich nie znajdą. No cóż, przyjaciele, przeszliśmy całą trasę, przeskanowaliśmy rozległe terytorium, ale ku naszemu wielkiemu żalowi lub naszemu wielkiemu szczęściu nigdy nie widzieliśmy Indian. Zdecydowanie tu są, jest na to wiele dowodów. Na pewno dzisiaj usłyszeli silnik naszego samolotu i ukryli się gdzieś pod drzewami. Nie przeszkadzaliśmy im i wyjeżdżamy.
Wyjeżdżamy z nadzieją, że u nich wszystko będzie dobrze, że te ziemie nie zostaną zniszczone przez producentów ropy i drwali. Indianie są właścicielami swoich ziem i życzę im życia tak, jak oni chcą. A chcą oni żyć bez kontaktu z cywilizowanym światem. Nam czas lecieć dalej w poszukiwaniu nowych, jasnych znajomości i wrażeń. W naszym kolejnym programie. Ojej, byk się przedarł. Nie miałem czasu odejść. Nie zauważyłem, jak wylądowałem na tym drzewie. To potężne zwierzę używane w koridach i walkach byków. Spotkamy ludzi, którzy potrafią je oswoić. Już się modlimy, żeby nie było wypadków. Prawdziwy kowboje z Ekwadoru. Przystojny, żyj Chakro. Gdzie przyszli Chakro rozpoczynają swoją podróż? To będzie bitwa. Oto on, przystojny, bardzo dobrze. 3 lata i weźmie udział, prawda? Nasze dzieci jadą na lamach z kołyski. Przekonajmy się, czy łatwo jest osiodłać nawet najbardziej nieszkodliwe zwierzę. Jaki piękny. Op, op, idź, idź, idź. Prawdziwy upadek z góry Ekwadoru. Przed nami najciekawsze rzeczy. Jest to możliwe tylko tutaj, tylko w Ekwadorze. Świat na wylot z Dmytrem Komarowem.